Cześć z tej strony, Karolina Czołba. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam moje ostatnie zakupy. To znaczy, to nie są zakupy, które zrobiłam w jednym sklepie, to są takie zakupy, wiecie, łączone, że tak powiem, które zrobiłam w ciągu ostatniego powiedzmy miesiąca. I zaczynamy od kwiatków, które przyszły do mnie właśnie dzisiaj. W sumie nie, nie planowałam tego filmu robić, ale pokazywałam te kwiaty na Instagramie i właśnie ktoś z Was zapytał, czy będzie film. Więc w sumie nie ma sprawy, taki film to tylko moment. Tutaj nic nie tworzymy, tylko pokazujemy. Także, jeżeli chcecie, chcecie, żebym Wam więcej pokazywała takich filmów z zakupów, czy na przykład na temat jakichś dodatków do scrapbookingu, to też piszcie mi o tym, bo czasami no już po prostu brakuje mi pomysłów. A fajnie, jak pomysły wychodzą od Was, bo wtedy wiadomo, że film Was interesuje i będzie się Wam podobał. Więc tutaj, kochani, mnóstwo, mnóstwo kwiatków. Kwiatki są z Little Beardy Crafts. To jest firma, jeśli się nie mylę, firma indyjska, która w zeszłym roku takim, można powiedzieć, że tak bardzo mocno wchodziła tutaj na ten polski rynek. Głównie pamiętam właśnie ją z tych kwiatów. Założyli też grupę fanpage'a na Facebooku. Mnóstwo ludzi tam się wtedy udzielało. Mnie się te kwiatki też podobały wtedy, ale miałam mam mnóstwo mnóstwo kwiatów primowych i po prostu przy nich zostałam. Natomiast teraz już mam niezłe braki w szufladach i postanowiłam je uzupełnić i znalazłam właśnie te kwiatuszki, które powiem Wam szczerze, że są naprawdę zachwycające. I zresztą myślę, że jakie widzicie, to nie muszę was do tego przekonywać. One są naprawdę piękne, bardzo ładnie wykonane, mają też fajne opakowania, jeśli to ma dla Was znaczenie. No, i naprawdę, naprawdę jest ich mnóstwo. Bardzo duży wybór kwiatów w różnych wielkościach, w różnych kolorach. Ja swoje kwiatki zamówiłam w Hobby Place. Nie wiem, gdzie jeszcze można je dostać. Mówię Wam o tym, gdzie je zamówiłam, bo Wy i tak zawsze pytacie więc już odpowiadam na pytanie, zanim będzie zadane zobaczcie jaki piękny kolorek taki naprawdę fajny, różowy a tu takie kwiatuszki, które były w zestawie 35 zł za cały ten zestaw one są takiej właściwie można powiedzieć średniej wielkości w ogóle wiecie, fajnie jest mieć kwiaty w różnych wielkościach i jakby różnych rodzajów, bo one tworzą takie piękne, ciekawsze kompozycje zamówiłam sobie właśnie też w tym samym sklepie takie gałązki to są gałązki, które są na drucikach, które możecie po prostu wyginać w dowolny sposób i, na przykład, albo uzupełnić kompozycję w jakiś tam sposób, jak Wam się podoba, albo, na przykład, zrobić wianek, bądź podstawę jakąś do wianka, do kartki, do layoutu, to cokolwiek przyjdzie Wam do głowy. Ostatnio kończy mi się już pianka kraft i nawet na AliExpressie nie widziałam białej, więc zamówiłam sobie też takie kosteczki 3D, ale to są duże, centymetrowe. Tutaj jeszcze z dodatków, które słuchajcie, kupiłam sobie w pasmanterii w Ostrudzie. Tam jest bardzo ładna pasmanteria. Jak ktoś jest z okolic Ostrudy, to może tam zajrzeć. Nie pamiętam, jak to się nazywa. To jest taka bardzo fajna siatka. To akurat, sorry, kupiłam nie w pasmanterii, tylko w takim sklepie w Ostrudzie z dodatkami na przykład na śluby. Także to jest coś takiego, co się w sklepach ślubnych znajduje, wiecie, na przykład do położenia na stół. Tutaj jeszcze mam dwa rodzaje klipsów. Bardzo fajne takie klipsy. Często są pokazywane w różnych ciekawych pracach. Te klipsy kupiłam w chińskim centrum. A tutaj, właśnie tak jak mówiłam, jest pasmanteria. Nie wiem, co mi przyszło do głowy, żeby tą gumokoronkę kupić. Chyba mi się spodobały te, te po prostu kwiatki, które myślę, że będę wycinała po prostu i yy, dokładała je do różnych prac. Kolejna rzecz to są takie bardzo malutkie bąbelki. Takie bąbelki ja już wcześniej miałam o tu mi przyfrunęły jeden, syn mi tak jak to się mówi, energicznie podał. W każdym razie te bąbelki są bardzo małe i świetnie się nadają do małych prac, takich jak kartki. I zwróćcie uwagę, jak będziecie kupować takie bąble, bo one są często właśnie większe i wcale tak dobrze, dobrze się ich nie komponuje. Tutaj mamy grubą, taką naprawdę grubą, no i powiem właściwie, że dosyć drogą koronkę, bo około 20 kilka zł kosztuje metr takiej koronki. ale oczywiście ja je tnę na mniejsze elementy i wykorzystuję w kartkach, więc może nie ma ich aż tak dużo. Jeżeli szkoda Wam wydawać tyle pieniędzy na koronki, możecie też spróbować na przykład w jakichś ciuchlandach szukać. Tam często są też takie rzeczy w niskich cenach. A tu jeszcze biały tiul. Dodatkowo kupiłam ostatnio jeszcze kilka, dosłownie kilka takich metalowych elementów. Nie wiem jeszcze co z nimi zrobię, coś tam na pewno fajnego wymyślę. No i papiery. Najpierw pokażę Wam papiery, które już jakiś czas temu przyszły do mnie z AB Studio. I tutaj są na początek papiery, które. Są jakby skomponowane z projektów Tandy Art. Nie wiem, czy znacie Tandy Art, czy kojarzycie właśnie te śliczne, takie malowane ręcznie wróżki. Jeśli nie, no to zajrzyjcie na kanał Tandy, zajrzyjcie do AB Studio. Tam jest mnóstwo właśnie projektów, które wykonała Sylwia, czyli Tandy Art dla AB Studio. Są tam jej stemple, są tam jej maski i między innymi te piękne papiery. Także, teraz, tak jak już kiedyś w sumie odpowiedziałam, każdy może zrobić sobie projekt z pięknymi wróżkami Sylwii. I ja Was do tego zachęcam i nawet Wam pokażę jeden projekt, który ja zrobiłam. A tutaj jeszcze z AB Studio, papiery, które niedawno jeszcze do mnie zostały dosłane, mamy motylki w różnych wielkościach w różnych kolorach. Mamy piękne zestawienia kwiatów w formie wianków. Mamy też bardzo dużo zróżnicowanych ptaków. Kwiaty maków też bardzo fajne i takie naprawdę ciekawe arkusze, które są też zaprojektowane przez jedną z. Jedną z dziewczyn z design teamu w AB Studio, napiszę Wam nazwisko tutaj na dole. Nie chcę się pomylić, bo to jest nazwisko niemieckie, więc Wam po prostu tutaj napiszę, żebyście wiedzieli. I tu mamy jeszcze dodatkowe arkusze do wycinania, z których ja już nawet zrobiłam pracę i też za chwilę wam pokażę. Tu też arkusz do wycinania w sumie jest taki podzielony na sześć i mogłaby jedna. Jedna z tych sześciu części być już podstawą do kartki. Te papiery natomiast takie mi się wydają trochę do art journali, właśnie chyba z myślą o nich były tworzone. I jeszcze dodatkowo arkusz, na którym właściwie możemy sobie kolorować, a z drugiej strony znowu elementy do wycinania, do uzupełniania prac w takim klimacie trochę szabi, trochę vintage. A tu są dwie kartki, które ja już z wykorzystaniem tych elementów zrobiłam. Przypuszczam, że obie mieliście okazję już oglądać, jeśli śledzicie moje konto na Instagramie lub na Facebooku. Jedna z kolekcji Enchanted Flowers, a druga właśnie właściwie chyba wyłącznie z tych dodatków. Jest jeszcze wśród nowości z AB Studio, może już nie takich super nowości, ale jeszcze nadal są to nowe papiery, jest arkusz z, z piórkami. A jeśli ktoś lubi motylki w takim bardziej słodkim klimacie, no to jeszcze tutaj mam arkusz z Lemon Craftom. Na koniec jeszcze pokażę Wam jedną kolekcję z fabryki do którą też sobie zamówiłam z Hobby Place. To jest kolekcja o nazwie Lavender Provence. No i tak jak mówi, nazwa słuchajcie, jest lawendowa i to po prostu mega lawendowa. Na etykiecie oczywiście są elementy do wycinania. Jest ich całkiem sporo i w fajnych wielkościach, takich myślę, że w sam raz na kartkę. Są oczywiście też pastki z dodatkami i tutaj są takie dodatki w postaci prostokątów, z których możecie na przykład zrobić tagi, bądź też możecie sobie jeszcze też z nich coś powycinać. Ta kolekcja podoba mi się bardzo. Wiem, że są jeszcze inne takie lawendowe kolekcje w tym momencie. Ja się akurat zdecydowałam na tą, choćby dlatego, że po prostu chciałam oczywiście dopełnić paczkę, ale też do fabryki dekoru mam pewien sentyment, bo jednak byłam u nich w DT No i trzeba przyznać, że firma nie zwalnia i non stop są wydawane jakieś nowości, zarówno jeśli chodzi o papier, co jeśli chodzi o media i różne, na przykład powiedzmy takie elementy do ozdabiania. Także zaglądajcie, sprawdzajcie. Wiem, że w sklepie Gosi jest też bardzo, dużo, bardzo duży wybór właśnie yy, takich różnych produktów z fabryki koru. No i w Hobby Place też, też widziałam, że jest bardzo dużo. W tym filmiku to już jest wszystko. Jeżeli podobało wam się i chcecie więcej takich filmów, no to oczywiście dajcie mi o tym znać, łapkami w górę i komentarzami. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli macie ochotę udostępnić mój film, to oczywiście nie ma sprawy, to jest dla mnie zawsze na plus i jest mi bardzo miło gdzieś tam w sieci widzieć, że polecacie mój kanał. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.